Witam Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 9. Zapraszam na porannego gościa dnia. A dzisiaj nasze studio zawitała najpiękniejsza dziewczyna, Julia Kuszewicz. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dla osób, które nie wiedzą, Julia jest właśnie tutaj od nas z Opola i zdobyła tytuł wicemis Polski nastolatek. Tak, dokładnie. No, więc można powiedzieć, że 2022 rok był dla Ciebie bardzo, bardzo korzystny, emocjonujący, pełny pozytywnej energii, pozytywnych emocji. Powiedz, czy one już opadły? Tak, jest już 2 tygodnie od konkursu, dlatego powoli te emocje opadają i jestem pogodzona już z tą myślą, że jednak to się stało i że jest taki ogromny sukces. Czyli można powiedzieć, że Twoi rodzice są bardzo z Ciebie dumni, myślę, że znajomi również, ale dobra pasa nie ustaje, ponieważ jesteś maturzystką, więc matura tuż, tuż, ale o niej nie będziemy mówić, bo to akurat, że tak powiem, jeszcze nie czas. Natomiast przyszedł czas studniówek, bo luty to już jest, styczeń, luty to już jest taki okres, że już zabawy studniówkowe się, że tak powiem, szykują. Jak u Was wygląda w liceum? Już się powoli szykujecie? Tak, już od miesiąca ćwiczymy, mamy próby poloneza i walca, także już czujemy tą adrenalinkę i stresik przedstudniówkowy. A co przygotowaliście takiego? Czego się uczycie? Jaka choreografia będzie? Nasza szkoła organizuje walca pokazowego, więc wybrane pary przez nauczycieli wychowania fizycznego tańczą właśnie tego walca, także będzie mały performance. Performance, czyli to będzie coś widowiskowego, czy raczej stawiacie na taki typowy, klasyczny taniec? Klasyczny, ale z nutką właśnie małego takiego szaleństwa, można powiedzieć. No nieźle. No to myślę, że rodzice i nauczyciele będą bardzo ciekawi. A przygotowaliście coś ciekawego dla nauczycieli oprócz tego, czy to będzie w ramach tego? Bo na przykład u mnie w liceum było coś takiego, że miała być jakaś scenka teatralna, która miałaby wychwalać nauczycieli, ich motywować do dalszego przygotowywania do matury. Czy u Was też coś takiego jest w planach może? U nas raczej nie. Raczej stawiamy na naszą zabawę i na to, żeby jak najbardziej wykorzystać tą noc i wieczór. No wiadomo. Natomiast te przygotowania do samego tańca to jest jedno. Najważniejsza rzecz, myślę, że dla każdej z dziewczyn i dla każdego z panów jest przygotowanie się, jeżeli chodzi o ubiór, o stylizację włosów, czy o makijaż. I tutaj chciałbym Ciebie zapytać, bo myślę, że jesteś w tej sprawie ekspertką. Tak naprawdę przy samym przygotowywaniu, powiedzmy, ubioru, tutaj myślę o sukienkach, jaki czas byłby w sumie najbezpieczniejszy? Bo myślę sobie, że to jest taki okres, gdzie w sklepach czy u krawców może być wiele, wiele roboty, jakby nie patrzeć. Tak, tym bardziej, że daty się jednak nakładają, jest Sylwester, później karnawał. Także na pewno ja stawiałam na takie 2 miesiące przed. Bezpieczne, chociaż teraz uważam, że mogłam pomyśleć wcześniej. Nie lubię nic zrobić na ostatnią chwilę, a teraz wyszło, że jednak tak troszkę jest. Także mały stresik, ale myślę, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. A kiedy macie studniówkę? 21 stycznia. No to w sumie już niedaleko do tego jakże ciekawego wydarzenia dla Was. A jak z kreacją? Już masz ją przygotowaną, jak rozumiem. Właśnie w tym jest problem, bo jeszcze się szyję. Okay, wczoraj byłam na ostatnich przymiarkach i mam nadzieję, że zdąży moja pani krawcowa. Aha, czyli już wszystko pasuje, już ten wstępny etap już Za tobą, dokładnie. Tak? Okej. Okay. No właśnie pozostańmy w temacie sukienek, ponieważ no jakby nie patrzeć, moda teraz pędzi szybciej nawet niż niektóre ekspresowe pociągi, shinkanseny. W związku z czym mam tutaj do Ciebie pytanie, co teraz jest modne, jeżeli chodzi o tego typu imprezy? Myślę, że na pewno króluje elegancja, ponieważ jest to taka impreza, gdzie jest dyrekcja, nauczyciele, więc nie można też przesadzać, ale na pewno właśnie ta elegancja jest na pierwszym miejscu. Elegancja, a właśnie czym się ona, że tak powiem, przejawia? Tu chodzi tutaj o to, że sukienki są krótsze, dłuższe, czy na takie długie niczym dywan są też takie, bym powiedział, już ekstrawaganckie? Myślę, że królują sukienki wieczorowe, długie, a u chłopaków eleganckie garnitury. Kolor też ma znaczenie, prawda? Tak, dokładnie. Moim zdaniem najlepiej wyglądają w czarnym i granatowym, aczkolwiek są pewne przypadki, które chcą się wyróżniać na tle innych i na przykład mają w planach przyjść w białym garniturze albo w jakimś kolorowym.
Dla ludzi, którzy lubią emocje, no to myślę sobie, że to na pewno by wywołało, bo biały to taki dosyć wątpliwy kolor, ale myślę, że czarny byłby w porządku? Tak, uważam, że jak najbardziej. A czy nadal jest modne są granatowe garnitury? Bo na przykład ja miałam podczas studniówki i wszyscy moi koledzy mieli. Wiem, że teraz znowu się troszkę z tego odchodzi i ta czerń wygrywa, aczkolwiek słyszałam, że chłopcy nie mają z tym problemu i właśnie ten granat dalej jest w modzie. Mhm. Dobra, to mamy odhaczone już sukienki, teraz myślę, że pójdziemy sobie do góry, do włosów, bo one są jako ostatnie, powinny być przygotowywane? Tak, tak. Okej. No i właśnie, jakie fryzury teraz byłyby tutaj wskazane? Moim zdaniem na pewno są to fryzury proste albo loki, bo jednak to dodaje dziewczynie elegancji albo jakieś upięcia i to jest właśnie taka wisienka na torcie, te włosy. No właśnie, a bo u mnie właśnie tutaj nawiązuje, ponieważ mam taki punkt odniesienia, większość moich koleżanek miały takie przypinki, które wyglądały niczym tiara, to też to cały czas jest modne. Na pewno, bo ja też sobie wymyśliłam pewną akcesorię, ale myślę, że prostota zawsze wygrywa i to będzie właśnie takim motywem przewodnim, że jak sukienka jest, zwraca na siebie uwagę, to włosy właśnie to jest taki dodatek. Dodatek. Dobra, no to teraz przyszła kolej chyba na taką dosyć ważną rzecz dla każdej dziewczyny, czyli make-up. I tutaj tak naprawdę można zaszaleć, bo to chyba jest najbardziej artystyczny, artystyczny moment. I co tutaj ekspert ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o make-up? Czy tutaj powinniśmy się ograniczać do, powiedzmy, kolorów, że do kolorów, do ich doboru, czy raczej tutaj można sobie na niektóre ciekawe warianty pozwolić? No, tak jak powiedziałeś, makijaż jest naprawdę bardzo ważny, szczególnie, że przez całą noc są robione zdjęcia i to jest pamiątka na całe życie, dlatego każda chciałaby wyglądać jak najlepiej. Moim zdaniem królują beżowe kolory, bo w tym się wygląda tak naprawdę najlepiej, jest to dopasowane do każdej kreacji i wydaje mi się, że właśnie to będzie motywem przewodnim. Beżowy kolor też podkreśla oczy? Tak, dokładnie. Trzeba jeszcze w czymś chodzić właśnie. No tutaj jakby nie patrzeć w przypadku panów, to tutaj sytuacja jest prosta. Zazwyczaj lakierowane buty czarne i tutaj to jest uniwersalne. Myślę, że się tutaj nic nie zmieniło. Natomiast w przypadku, w waszym przypadku, no to różnego rodzaju też szpilki. Jak rozumiem, można tutaj zaszaleć, aczkolwiek trzeba też zwracać uwagę na to, że jednak trzeba chodzić parę ładnych godzin, bo jak wiem, jak to studniówki wyglądają czasem, potrafią się nieźle przedłużyć, nie? Tak. Ja już mam doświadczenie w chodzeniu na szpilkach, także ja nie mam z tym problemu i o to się absolutnie nie martwię, ale wiem, że niektóre dziewczyny nie mają na co dzień doświadczenia i mogą się tym troszkę stresować, aczkolwiek jednak noga w szpilce wygląda najlepiej i mam nadzieję, że dziewczyny się przełamią i na ten jeden wieczór postanowią je założyć. Będziesz szkolić swoje koleżanki, te, które nie bardzo się czują pewnie? Jeśli będą potrzebowały pomocy, to jak najbardziej. A robicie próby do poloneza, że tak wrócę w szpilkach też, czy raczej tak normalnie w ramach WF-u? Tak, w szpilkach też. Dziewczyny mogą sobie, te, które właśnie czują się niepewnie, mogą założyć szpilki i potrenować. Oczywiście nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wasi rodzice, bo Rada Rodziców wybiera, myślę, że miejsce, tutaj odpowiada za całą organizację. I co Rada Rodziców w przypadku twojego liceum postanowiła zorganizować? Studniówkę mamy organizowaną w hotelu Arkas, także każdy z nas jest zadowolony. Rada Rodziców też organizuje całą oprawę muzyczną, jedzenie i wszystko to, co jak przyjdziemy na miejsce, to będzie już zorganizowane, także nie musimy się o nic zmartwić. To fenomenalna wiadomość. Okres studniówek już się rozpoczął, niektóre licea już mają go ze sobą, ale większość raczej dopiero czeka na ten moment. Także tutaj kilka ciekawych rad padło. Przede wszystkim powinniśmy przychodzić schludnie, pamiętać o tym, że oprócz szpanów wśród znajomych są także dyrekcja oraz nauczyciele, także wszystko w granicach gustu, ale najważniejsze w studniówce to się dobrze bawić. A moim gościem, przypomnę, jest Julia Kuszewicz, wicemis Polski nastolatek. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I z tego miejsca życzymy wszystkim licealistom, wszystkim uczniom szkół średnich dobrej zabawy podczas studniówki.